Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o scale'u. Będziemy sobie rozmawiać, bo faktycznie będę z kimś rozmawiał. A mianowicie będę rozmawiał ze sztuczną inteligencją o scale'u, ale żeby całości dodać jeszcze trochę pikanterii, no to połączymy tu dwa tematy, bo będę rozmawiał ze sztuczną inteligencją na blockchainie, czyli z ChatTensorem zbudowanym na BitTensorze. TAO, znany projekt, ma swój produkt, z którym już można gadać. No więc swego czasu rozmawiałem z ChatGPT, też troszeczkę o scale'u. Zobaczmy, czy nasz BitTensor potrafi już coś wyprodukować. No i może trochę przyjrzymy się statystykom. Będę starał się też na bieżąco skorygować być może to, co tutaj od sztucznej inteligencji dostaniemy, naszej drogiej, pięknej sztucznej inteligencji. No i teraz jak to nagrywam, dzisiaj jest czwartek, już jestem po południu mocno. Mam umówione spotkanie wstępnie z Grzybomirem w sprawie BitTensora na jutro, na piątek. No i nie wiem, czy się ukaże ten film o scale'u najpierw, czy najpierw wrzucę film z Grzybomirem o BitTensorze, co tam w BitTensorze słychać. Natomiast no, śledźcie oba filmy, jeżeli was interesuje sztuczna inteligencja. No a dzisiaj zobaczymy, co to potrafi. Swoją drogą fajnie byłoby, jakbyśmy kiedyś mieli na sieci, wśród tych chainów też spokojnie mógłby tutaj funkcjonować AI na scale chainie. No może kiedyś się doczekamy i ten AI na scale chain już będzie na pewno wszystko wiedział o scale network. Ciekawe jak tam z BitTensorem, czy on coś wie o scale'u. Zapraszam! Żeby gadać z ChatTensorem, trzeba coś zdelegować do fundacji. No ja tu sobie kawałek TAO zdelegowałem i ona już wtedy chce z nami gadać. Oczywiście ma pewne limitacje, tutaj może się mylić, potwierdzam. Może też różne tutaj o pewnych zdarzeniach nie wiedzieć, które wydarzyły się w tak zwanym międzyczasie. No i tak naprawdę pamiętajcie, że jest to troszeczkę zabawa. Pamiętajcie też, że na tym kanale nie ma porad inwestycyjnych. Ja nie jestem doradcą inwestycyjnym. Przyglądamy się tutaj technologii, przypadkom jej wykorzystania. No i wspólnie z moją nową koleżanką albo kolegą, bo nie wiem jaką ma płeć, będziemy rozmawiać o scale. Nie wiem, czy w języku polskim damy radę. Cześć, możemy pogadać o technologii blockchain? Certainly. Let's talk about blockchain technology. Czyli odpowiedziała, tak, możemy pogadać. A umiesz po polsku? Nope, I cannot speak in Polish. No, trudno. Wydawało mi się, że przed chwilą z nią rozmawiałem w języku polskim, więc chyba zapomniała. Ale no cóż, zobaczymy. A wiesz, czym jest scale network? I do not know what scale network is. Do you know what is scale? Yes, I am aware of scale network. Ok, nie takie ciekawe, widzicie? Jest świadomy, czym jest scale. Jest open source'owym protokołem zaprojektowanym, żeby umożliwić deweloperom zbudowanie rozproszonych aplikacji możliwych do tego, by skalowały się na dużą skalę, ale cały czas zachowując wysoki performance i bezpieczeństwo. Celem scale network jest zredukowanie jakby complexity, czyli poziomu skomplikowania i kosztów związanych z budowaniem skalowalnych, bezpiecznych i rzetelnych rozwiązań. Oferuje pełne API, wspiera wiele języków i dostarcza wiele narzędzi, takich jak walidowanie danych, enkrypcję i autentyfikację. No super, bardzo fajnie. Can you
translate it to Polish. Będę miał więcej roboty. Ona gadała. Nie może. A czym? No dobra, to nie będę jej tu. To będzie, będę wam tłumaczył na bieżąco, na tyle co potrafię. Okej. No to dobrze, powiedziała nam what kind of applications can be built on top of scale. Applications built on top of scale include, czyli aplikacje, które mogą być zbudowane na scale, to są znaczy rozproszone systemy z jakąś tam księgą do przechowywania danych, chodzi o distributed ledger, rozproszone bazy danych, przetwarzanie, systemy do przetwarzania płatności, smart kontrakty, cloudowe serwisy, zdecentralizowane przetwarzanie i wiele więcej. Scale API Scale umożliwiają deweloperom, żeby stworzyły customowe aplikacje, czyli każdy może zbudować, umożliwiając ich, żeby them to harness the power, żeby mogli korzystać z mocy blockchainowej technologii bez potrzeby radzenia sobie z kompleksowalnością, z trudami, które siedzą w blockchainie pod spodem. No dobrze wie, ciekawe skąd to wiesz. No bo on tak naprawdę mówi, że no to jest technologia, tak jak tu mówię we wstępie, że Scale jest technologią dla deweloperów do budowania i by to się dało łatwo budować. Do you need to pay gas fees on Scale Network as a common user? Czyli czy musisz płacić za gaz jako zwykły użytkownik? Generally speaking, nie. Generalnie nie. Użytkownicy zwykle nie muszą płacić gas fees, żeby wchodzić w interakcję ze Scale Network. Okej, okay, super. In such case, who pays for the fees on Scale Network? Who covers the costs of the network? The cost of Scale Network are covered by the participants. Czyli koszty Scale Network są pokryte przez członków i biznesy, które używają tu mi trochę przeszkadza, którzy używają i mają benefit ze sieci. Ci użytkownicy to mogą być górnicy, walidatorzy, węzły, aplikacje, deweloperzy aplikacji i inne jednostki, które są wciągnięte w używanie sieci i jej serwisów. No tutaj w pewnym sensie poprawnie, w pewnym bym to troszeczkę sprostował, no bo owszem, no walidatorzy na sieci, węzły ponoszą koszty, no bo jakby oczywiście mają koszty węzłów i jakby utrzymania prądu i tak dalej, cały maintenance, natomiast no oni są wynagradzani przez sieć, więc de facto tak ostatecznie płacącymi, no to są budowniczy, to są application developers, to oni płacą tak ostatecznie za tą sieć, między innymi do tych, że to walidatorów, którzy też są wynagradzani poprzez no, inflacyjnie. No więc tutaj dobrze, powiedzmy, who can częściowo become a validator on the network in scale? Anyone, każdy może zostać walidatorem węzła na scale network. Wszystko, co jest wymagane, to jest, żeby odpalić validator node on your computer, czy na komputerze, połączcie do sieci. Widzicie, jakie to proste? Where can I find? Zobaczymy, czy poda takie szczegółowe informacje, czy gdzie mogę znaleźć dokumentację on how to... Czy poda mi, gdzie mogę znaleźć dokumentację? Dokumentację, jak zostać walidatorem na sieci, znajdziesz w oficjalnej dokumentacji, dostępnej online. No dobrze, zobaczymy, czy can you give me the link? Tak jakby bezpośrednio. Here is the link to the official documentation. Czy tu jest link, żeby dostać bla, bla, bla. No i zobaczcie, wypluł link. Zgadza się. Getting started, become a validator. No czyli jest, no zobaczcie, dowolną rzecz tutaj ciach i mogę. No nie będę klikał, zaufam, że jest to dokładnie ten link, więc ona znalazła ten link. A no to przejdziemy teraz w takie bardziej skomplikowane może tematy.
Albo może jeszcze inaczej. Troszeczkę how is scale different from Ethereum? Czym się różni scale od Ethereum? Scale oferuje wiele benefitów, których nie ma Ethereum. Po pierwsze, korzysta z Directed Acyclic Graph. No tutaj troszeczkę przesadził. Z DAGa nie korzysta. Architecture, która czyni transakcje szybsze i tańsze niż na Ethereum. No nie do końca. Jest oczywiście szybsza i tańsza, ale nie poprzez DAGa. DAGa stosują takie rzeczy jak chociażby IOTA. Więc tutaj błąd i tak jak podawałem, sztuczna inteligencja może się mylić. Po drugie, Scale poprawiła, ma poprawiony konsensus algorytm, który umożliwia, który jest bardziej bezpieczny i skalowalny niż ten na Ethereum. No zgadza się. Po trzecie, Scale wspiera wiele języków programowania, sprawiając, że jest to łatwe do programowania. Ostatecznie Scale także ma nagrody dla walidatorów, umożliwiając, żeby zarabiali tokeny za kontrybucje do swoich do sieci. No dobrze. Jak mu napiszemy Scale is not a DAG. It is a POS. Please update your database. Napisałem mu, żeby się douczył, że Scale. Dziękuję, że to mi, że wytknęłeś mi błąd. We have updated our database account. No i proszę, i już właśnie nauczyłem czegoś z naszej sztucznej inteligencji. No więc, ciekawe, czy teraz wie. To spytajmy, how is scale different from Ethereum? Scale różni się od Ethereum w kilka sposobów. Po pierwsze, korzysta z DAGa. No nie nauczyłaś się, droga sztuczna inteligencją. Więc, no może, może musi gdzieś to przejść jakiś proces tam propagowania. Zapytam ją za jakiś czas, czy się douczyła, bo może ktoś musi tam jednak kilka takich inputów musi dostać. Wiadomo, jak to sieci neuronowe mogła nie zapamiętać. To nie jest tak, że ja jako jedyny mogę ją tu programować. Musi takich impulsów dostać wiele, więc no, w pewnym sensie powiedzmy na tą chwilę zostawmy ten temat. How fast is the network? Jak szybka jest sieć? Is the scale network? Jak szybka jest sieć scale? Scale jest zaprojektowana, żeby być wysokie, skalowalna i oferuje, znaczy szybkość różni się w zależności od typów transakcji, które są przetwarzane. Transakcje, które dotyczą mniejszych ilości danych, zwykle zajmują mniej czasu. No, no świetnie, ale transakcje większe mogą zajmować więcej czasu. Średnio zwykle wiele transakcji, większość transakcji będzie zajmować tylko kilka sekund, by się zakończyła, nawet jeżeli chodzi o duże ilości danych. No dobrze, no powiedzmy, że Scale jest szybką siecią i to są faktycznie tam to jedna, dwie sekundy. No teraz powiedzmy, what is the average, what is the max TPS on the Scale network? Maximum theoretical peak throughput on the Scale network, czy maksymalne, jest obecnie nieznane. Ale testując, byliśmy w stanie osiągnąć szybkości typu 150 transakcji na sekundę. No tutaj też wymagałoby to pewnego sprostowania, bo Scale się skaluje wraz z ilością chainów. Im więcej chainów, to każdy chain może procesowywać setki, nawet tysiące transakcji, więc sieć może mieć dużo większą skalowalność. No to tutaj nasza inteligencja jest trochę niedouczona. Well, not really. Scale can scale, scale both horizontally and
vertically, the more scale chains you have on the network, the better TPS you can get. Trochę mu powiemy. No, czemu napisałem, że skaluje się też horyzontalnie i wertykalnie, tak naprawdę więcej scale chainów może sprawić, że osiągniemy lepsze TPS na całej sieci. On pisze, tak, to prawda, dodając dodatkowe scale bloki i chainy, sieć może osiągnąć więcej, wyższy TPS rate. No i to jest poprawna odpowiedź. Do you know how many scale chains are running on scale network right now? At this moment there are three active scale chains, each with a different set of parameters. No to tu widać, że bazuje na starych danych. Please check out, tu dam linka, niech się sprawdzi. Idziemy do linka, do statsów. Please check out latest data. There are already 20 chains running there. Source. Edited. No dobrze, zapamiętał to sobie, pewnie też musi przetworzyć. Ja mu napisałem, żeby sobie zupdate'ował dane, że jest obecnie 20 łańcuchów, które chodzą na Scale Network. Do you know any game which launch on Scale? Czy zna jakąś grę, która się uruchomiła na Scale? Yes. Jest kilka gier, które uruchomiły się na Scale Network. Niektóre przykłady to MXM, Sphere, Hypernova. No tu coś chyba pomieszał, bo ja nie kojarzę takich gier. Not really. How about Crypto Colosseum? Unknown. No tego nie wiem. No widać, że tutaj się potrafi nasza sztuczna inteligencja troszeczkę mylić czasami. No ale no taka już jej tutaj jest, powiedzmy, rola. O co my jeszcze możemy spytać? Jak? How secure do you think Scale Network jest? Czyli jak mu się wydaje, jakie jest bezpieczeństwo tej sieci? Scale Network została zaprojektowana, żeby być ekstremalnie bezpieczna. Wykorzystuje różne miary do, czy mechanizmy do zapewnienia bezpieczeństwa, takie jak end-to-end encryption, jakby koszerny mechanizm konsensusu, algorytmy, bezpieczny backup. Dodatkowo jest wyposażona w wiele dodatkowych cech, takich jak dwufazowy commitment, pruning, ensuring data is protected against malicious attacks. No dobra, to jest taka dosyć generalna odpowiedź. Do you know what are rotating nodes in Scale Network? Może się douczy coś. Rotating nodes are part of Scale's consensus mechanism. Czyli są częścią z consensus mechanizmu. Są wykorzystywane, żeby wybierać partycypentów celem zapewnienia sprawiedliwości i by uniemożliwić zmowę między walidatorami. W zasadzie chodzi o to, że rotate random, czy losowość w całej sieci sprawia, że wybrani walidatorzy w losowy sposób jakby dostarczają głosy, by uczestniczyć w konsensusie. No powiedzmy, tu dałoby się troszeczkę to rozwinąć. No, tak jak wspomniałem, konsensus w sieci, znaczy czy chain w sieci Scale Network, gdy jest konstruowany, dostaje jakiś podzbiór walidatorów,
może być powiedzmy 16 walidatorów i ci walidatorzy nie są na stałe przypisani do tego jednego scale'a, właśnie do tego chaina, tak jak właśnie pisze, żeby to nie było collusion, żeby nie było jakiejś zmowy. No więc co jakiś czas będą się zmieniać, będą się rotować i będą przychodzić do innych węzłów po to, by sieć była bezpieczna. No to może jeszcze spytajmy, what languages are available for programmers on scale? What? Niech tak będzie. W czym można programować na scale? No, że w wielu językach można programować na scale, na przykład JavaScript, Python, Java, Ruby, Go, C++ and more. No, a taki coś tutaj, Solidity. Nie wiem, czy te SDK już powstały, kolego, że ty to troszeczkę przyklorowałeś. Yes, Solidity supported as well. Is scale EVM compatible? Czy jest kompatybilna z EVM-em? Tak, jest kompatybilna z EVM-em. Ok. Are there scale to add bridges to Ethereum? Czy są mosty do Ethereum? Tak, Scale ma mosty, które są kompatybilne z Ethereum. Ok. Czy możesz podać nazwę jakiegoś mostu, który na mainnecie działa? Tak. Są różne mosty kompatybilne z Ethereum. No dobrze, unika odpowiedzi. Ok. Do you know what is EMA bridge? Tak, EMA bridge jest kompatybilny z Ethereum mainnetem. Answers. OpenIQ sophisticated natural language processing and Understandable Natural Language Processing and Natural Language Processing NLP. Chyba mi się wysypała. The agent, zobaczcie, zabiłem AI-a. AI nie jest jeszcze taki groźny, przynajmniej ten na blockchaina. Może właśnie jest, zobaczcie, tu coś pisze, jakieś mainstream modele. Więc nie wiem, czy nie będę musiał jej zrestartować, bo tutaj kręci, HTTPS. Nie wiem, co tu się wydarzyło, ale wcześniej już się trochę bawiłem i miałem tego typu case'y i widać, że no jeszcze chwila. No więc możemy tu sobie na tą chwilę wrócimy do scale'a i zobaczymy. Zobaczcie, jest 20 łańcuchów obecnie na scale'u. Tu jest wykorzystanie sieci, czyli widzieliśmy, że w listopadzie, jeżeli chodzi o aktywnych użytkowników, było ich najwięcej, było 154 tysiące. No potem tutaj trochę spadamy oczywiście. No mam nadzieję, że wrócimy do tych all time high, jeżeli chodzi o aktywnych użytkowników. Jeżeli chodzi o transakcje przesyłane na miesiąc, to oczywiście musiałbym więcej danych, żeby to wszystko zobaczyć w dłuższym trendzie, jak to wygląda. Natomiast też był w listopadzie był szczyt, 13 milionów, 7 milionów grudzień, 13 milionów, 8, więc tu widzimy większą stabilność. Jesteśmy w tej chwili, znaczy no w marcu jest mniej już oczywiście, natomiast no powiedzmy mniej więcej, no gdzieś na tym poziomie milionów kilkunastu udawało się być i to też warto sobie obserwować. No i teraz tu jest przeliczone, ile gazu oszczędzają aplikacje przez to, że są na scale, a nie na Ethereum. No i na to sobie warto co jakiś czas popatrzeć, sobie lubię tutaj patrzeć, a teraz patrzymy, czy AI już coś wypluł. O, już się uspokoiła. Hello. Still there? The purpose of an AI. The main language modules. Nie, wywaliła się. Coś
i się przegrzała główka. No to zresetujmy i zobaczymy teraz, czy możemy kontynuować rozmowę, czy też muszę Tao dorzucić. Może się Tao skończyło, chociaż ona nie zjada tego Tao, z tego co wiem. No dobrze, to jeszcze możemy jej spytać na przykład o co. Możemy spytać, czy is it possible to store big data on scale network in decentralized manner? Czy można w sposób zdecentralizowany na scale'u przechowywać duże ilości danych? I tutaj nie mogę tego wysłać, czyli coś się schrzaniło z tym dziadem. Już odświeżymy stronę, sprawdźmy teraz. Odpowiadaj mi tu, płacę przecież. Poszło, czyli page refresh i decentralizowany AI dalej chce ze mną gadać. Czy można przechowywać duże dane na scale'u? Tak, to jest możliwe, żeby duże dane na scale'u przechowywać w zdecentralizowany sposób. Scale Network wykorzystuje rozproszony blockchain do tego, żeby umożliwić, że dane są składowane bezpiecznie, rzetelnie na wielu węzłach. To zapewnia, że żaden pojedynczy węzeł nie jest w kompletnej kontroli nad danymi. No i czyni to perfekcyjnym do tego, żeby przechowywać duże ilości danych bez ryzyka tego, że ktoś te dane nam nadpisze albo że je utracimy. No dodatkowo jeszcze sieć oferuje siłę skalowalności, umożliwiając, że dane mogą być sprocesowane i przechowywane w sposób wydajny, nawet jak więcej węzłów dojdzie do sieci. No ładnie mi tutaj ta sztuczna inteligencja odpowiada. Zobaczmy może na jakieś ostatnie blogi. Tutaj są blogi z GDC. Invisible Blockchain Gaming Experience with Scale. To jest jakiś ostatni wpis. Jest tutaj troszeczkę wpisów. The Great NFT Rebrand is the name NFT. Co to jest za artykuł? Zaraz spróbujemy, czy ona jest w stanie na przykład zrobić jakiś skrót artykułu, czy mi się też wysypie. Zrobimy coś takiego. Teraz. Can you provide a short version of articles if I submit one to you? Yes, możemy. Może w kilka zdań artykuł streścić. No dobra, to kawałek tutaj sobie ciach. Jeżeli każdy, kto odpalił NFT, przestanie. Co? If anyone. Dobra, dajmy jej, niech się namyśli. Bo ja nawet tego artykułu jeszcze przyznam, że nie znam. Czy każdy, jeżeli każdy, kto odpali NFT, przestanie używać tego terminu, mógłby potencjalnie ograniczyć część blockchainowych użytkowników. Wiele potencjalnych biznesów może być zniechęcona od eksplorowania możliwości blockchaina, ponieważ z powodu tych negatywnych asocjacji, które są przyłączone do terminu NFT. No i to może rezultować w wielu, może być rezultatem tego, że wiele firm może być chętnych, żeby skorzystać z tych bonusów dawanych przez blockchain. No musiałem sam ten artykuł przeczytać, no ale zrozumiałem z tego streszczenia, że do NFT jest przypisanych wiele negatywnych skojarzeń i być może lepiej byłoby nie używać tego, niż
no wtedy ta adopcja może byłaby lepsza, jakbyśmy te skojarzenia, może ten język uprościli. No nie chcę mi się teraz tego tak na szybko czytać, ale może sobie potem na spokojnie to przeczytam. No nie będziemy dalej już tutaj naszej sztucznej inteligencji męczyć za bardzo. Przypomnę, że jest to zbudowane na zdecentralizowanej sieci BitTensor, symbol projektu TAO. No i pytaliśmy ją o Scale Network. Wydaje mi się, że jak na wersję zdecentralizowaną i tak działała nieźle, dosyć szybko. No do ChatGPT oczywiście jeszcze jej brakuje, ale działa. No, może jeszcze, żebyś tak na koniec nie pogniewała, żebym tak porzuciłem, może jeszcze jakieś takie thank you for all the education about Scale Network. It was helpful. Ciekawe, co na takie stwierdzenia, nie na pytania odpowie. No, no, że dziękuję mi za miłe słowa, no i że dobrze, że mogła być moją pomocą. Więc może ostatnie pytanie. What dApps are better suited for scale than Ethereum? Jakie aplikacje lepiej pasują na scale niż na Ethereum? Aplikacje, które wymagają skalowalności i dużej dostępności. Takie jak gry, no i jakieś exchanges, rozumiem, że chodzi o frequent, te szybkie giełdy do szybkich jakichś transakcji. W szczególności dobrze pasują na architekturę scale. Dodatkowo aplikacje, które wymagają niskich opóźnień i bezpiecznego transferu danych, takie jak systemy płatnicze i rynki predykcyjne. Te w dużej mierze skorzystają z szybkości i rzetelności z sieci Scale. Thanks so much. No tak, ona tutaj jest niezła jest w tym. Może jeszcze w takim razie, no dobrze, niech będzie już takie what are the czy są jakieś tutaj negatywy Scale'a? No głównym negatywem Scale'a jest to, że wymaga więcej zasobów niż inne blockchainy z poziomu skomplikowania i wymagań skalowalności. Dodatkowo pewne cechy mogą być trudniejsze do zaimplementowania na Scale Network niż na innych protokołach. Albo kod musi być napisany specyficznie pod Scale Protocol. No z tym powiedzmy więcej zasobów, nie wiem, no to w zależności jak to porównać, to tak naprawdę sztuczna inteligencja szybko porównała i tak jej wyszło. No na pewno się znajdą bardziej lekkie protokoły, no i kodowanie, no jak ktoś koduje na Ethereum, to w Solidity to tutaj sobie też poradzi, natomiast jak ktoś koduje, nie wiem, jakimś Haskellu albo w Raście, albo jeszcze w czymś innym, no to tu może mieć problem. Więc no, odpowiedź jest taka, jaka jest. No to może jeszcze coś finalnie zakończymy. Where do you think scale will be in the blockchain picture in 2030? Czyli gdzie scale widzi na blockchain w 2030 roku? No wierzysz, że scale będzie liderem blockchain space? Ze skalowalnym i bezpieczną siecią, nowymi aplikacjami, innowacjami, no i unikalny design, który pozwala na szybsze transakcje, niższe koszty i lepszą skalowalność. Dodatkowo możliwość do tego, że się szybko adaptuje do zmian przemysłu, zapewnią, że zostanie konkurencyjna i będzie dostarczać najlepsze doświadczenie dla użytkowników. No i tym optymistycznym akcentem dzięki Wam wszystkie. Oczywiście te odpowiedzi w większości się z nimi zgadzałem, część co się nie zgadzałem, korygowałem. Potraktujcie to trochę jako taką zabawę. Zresztą zachęcam Was, byście sami się pobawali różnymi takimi rozwiązaniami. One naprawdę już dzisiaj potrafią wiele. Potrafią generować obrazy, potrafią generować filmy, potrafią generować dźwięk, nie tylko odpowiadają na pytania, więc no i to się wszystko rozwija w zarąbistym tempie. Jest to troszeczkę przerażające, no ale w szczególności
Można się edukować. No czasami jak się nie wie, jaka jest poprawna odpowiedź, to można zostać wprowadzony w maliny, no ale z drugiej strony człowiek nas też w maliny potrafi wprowadzić. W każdym razie jak w takiej edukacji, gdzie no, prosto od Scale'a, no to na ich blogu oczywiście można wchodzić i czytać bezpośrednio te artykuły. No i tutaj jest informacja, którą dostajecie od Scale'a, więc nie będzie zakrzywiona spojrzeniem AI, no ale może jednak warto się trochę też zakrzywić i mieć taką bardziej niezależną perspektywę. No to już zostawiam Was z tymi przemyśleniami, linka i do Scale'ów, i do sztucznych inteligencjów Wam zostawię pod filmem. No i wypatrujcie filmu z Grzybomirem, który nam opowie również o AI w przyszłości. Już na kanale Dziennej Dawki Dyskomfortu było albo będzie lada chwila. Na dziś to tyle. Cześć.